kilkunastu lat próbuje, a teraz chyba już naprawdę promuje siebie przez hasło Zielony Wałbrzych. Ono wzięło się z, wykreowane zostało w związku z naszą wspaniałą przyrodą, która otacza Wałbrzych, z zielonymi wzgórzami, z pięknym Dolnym Śląskiem, który akurat w tej części regionu jest wyjątkowo zielony, ale to znaczenie Zielony Wałbrzych przyjęliśmy kilkanaście lat temu jako hasło promujące nasze miasto w tym drugim również znaczeniu, czyli w znaczeniu tego, że chcielibyśmy i my, mieszkańcy Wałbrzycha, władze miasta, realizujemy program uczynienia z naszego miasta zielonego miasta również w tym szerszym znaczeniu, znaczeniu ekologicznym, proekologicznym, w znaczeniu szanowania środowiska, w którym żyjemy. Nie bierze się to znikąd. Wałbrzych ma za sobą i cały region południa Dolnego Śląska, a szczególnie wałbrzyski powiat, okolice Nowej Rudy. Mamy za sobą 500-letnią historię eksploatacji węgla kamiennego i dominacji węgla kamiennego we wszystkich aspektach, we wszystkich segmentach gospodarki, również komunalnej, naszych miast, miasteczek, wsi. Uzależnienie od węgla jako źródła ciepła, energii jest tutaj, na terenach pokopalnianych, tak ogromne, że odejście od węgla, odejście od jakby węgla jako źródła energii wszelkiej jest traktowane jako rzeczywiście działanie o charakterze absolutnie heroicznym i zadanie rzeczywiście dla tych, którzy mają bardzo wielką determinację. A tą determinację mamy od kilkunastu lat, zaraz właściwie po zamknięciu kopalń, władze miasta, mieszkańcy rozpoczęli podejmować starania, które miały doprowadzić do tego, żebyśmy od tego węgla odeszli. Transformacja ustrojowa 1989 roku, likwidacja kopalń, zmiany w zakładach przemysłu węglowego doprowadziły do tego, że w sposób naturalny tego węgla w gospodarce ubywało. Ale to, co najtrudniej było nam i ciągle jest zlikwidować w tym obiegu gospodarczym, obiegu węgla w naszym codziennym życiu, jest węgiel jako źródło ciepła w piecach węglowych, czyli w tych miejscach, gdzie jest on wykorzystywany jako źródło ciepła domowego, ciepłej wody i jakby jest używany jako element codziennej, powiedziałbym, mieszkaniowej gospodarki. To zadanie odejścia od węgla, również, a może przede wszystkim w gospodarce komunalnej, jest zadaniem niezwykle trudnym, bo przywiązanie do węgla, które budowano tutaj pokoleniami całymi, tkwi w ludziach, tkwi w mechanizmach, przyzwyczajeniach, nawet powiedziałbym w symbolice naszego życia. Tutaj, no, że wspomnę, wspaniałe, paradne, czarne mundury górników wałbrzyskich i w ogóle tradycję górniczą, którą pielęgnujemy w ramach Festiwalu Tradycji Górniczych, co stało się źródłem przyznania temu festiwalowi tytułu niematerialnego dziedzictwa kultury narodowej. Odejście od węgla w gospodarstwach domowych realizujemy od kilkunastu lat z niezwykłą determinacją. Przeznaczamy na to własne środki, czyli środki budżetowe. Przeznaczamy środki, które udostępniane są nam, miastu, mieszkańcom w ramach programów finansowanych przez Unię Europejską i sięgamy również po środki, które oferowane nam są w ramach
programu z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Korzystamy z każdego programu, choćby z programu Ciepłe Mieszkanie i Czyste Powietrze, które są realizowane również w naszym mieście od kilku lat. Trudno w tej chwili nawet policzyć, ile zlikwidowaliśmy w ostatnim czasie takich źródeł ciepła węglowych, ale co za tym idzie również źródeł emisji węglowej w mieście, ale wydaje się, że po takim bardzo, powiedziałbym, orientacyjnym podsumowaniu, że mówimy raczej o kilku tysiącach zlikwidowanych pieców węglowych w ciągu ostatnich 5, 6, 7 lat na kwotę łączną dofinansowania około 10 milionów złotych. To jest skala wydatków jak na nasze miasto, w sensie indywidualnych gospodarstw domowych albo też mieszkań komunalnych, bardzo duża, ale do tego wszystkiego dokłada się jeszcze ten wysiłek finansowy, jaki miasto ponosi, realizując taką modernizację obiektów użyteczności publicznej. Szkół, żłobków, przedszkoli, obiektów administracji samorządowej, a więc sal sportowych, a więc tego wszystkiego, co jest w zarządzaniu czy też własnością miasta, a służy naszym mieszkańcom. I mogę powiedzieć, że dzisiaj po likwidacji w szkole numer 5 na Podgórzu źródeł węglowych ciepła, czyli kotłów węglowych, co miało miejsce jesienią tego roku, czyli kilka miesięcy temu, nie ma już szkoły, która ma piece węglowe w Wałbrzychu, nie ma żłobka, nie ma przedszkola, który jest ogrzewany w Wałbrzychu piecem węglowym. Mamy pojedyncze jeszcze obiekty, takie na przykład jak hala lekkoatletyczna na Nowym Mieście, która posiada piece węglowe, ale jesteśmy już na końcowym etapie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji właśnie na termomodernizację chyba ostatniego obiektu użyteczności publicznej, który jest opalany węglem. Mamy w planie budowę dużych farm fotowoltaicznych, a nawet wiatraków, jeśli tylko przepisy ulegną liberalizacji. Na terenie strefy ekonomicznej chcemy posadowić kilka wiatraków, każdą o mocy około 1,5 do 2 MW, a farma fotowoltaiczna, którą wykonaliśmy jest właśnie w trakcie odbiorów przy ulicy Wysockiego, która będzie produkować energię w wysokości około 2 MW szczytowych, to ta farma fotowoltaiczna będzie zasilała MZUK, instalację segregacji odpadów przy ulicy Beethovena, ale również będzie służyła do zaopatrzenia innych obiektów użyteczności publicznej, jeśli będzie nadmiar tej energii, po to, żeby można było napędzać pompy powietrzne, a nie wykorzystywać gazy kopalne, takie, czy źródła kopalne, takie jak gaz czy węgiel. Te wszystkie działania mają doprowadzić do tego, żeby to znaczenie słowa zielone miasto miało również taki wymiar, że nie będziemy mieli zjawiska niskiej emisji. Ta niska emisja, czyli pył zawieszony 2,5 albo 10 mikrometrów, to jest zjawisko, które przede wszystkim jest związane z emisją spalin z pieców węglowych i spalenisk domowych. Oczywiście bierze w tym tworzeniu tego pyłu zawieszonego bierze udział również komunikacja. Oceniamy, że w Wałbrzychu nie więcej niż 15-20% niskiej emisji ma swoje źródło w ruchu samochodowym. I oczywiście autobusy wodorowe, które zdecydowaliśmy się w ramach dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za około 80 milionów złotych. Te autobusy wodorowe, które przyjadą do nas w ślad za podpisaną umową dosłownie kilkanaście dni temu, przyjadą do nas we wrześniu 2024 roku i w grudniu, te autobusy będą autobusami bezemisyjnymi. To są autobusy, które są właściwie elektrycznymi autobusami, ale napędzane jest, ta produkcja energii jest na bieżąco z ogniw wodorowych.
mamy podpisaną umowę z koncernem PKN Orlen, który wybuduje do końca przyszłego roku, pierwszych dwóch miesięcy roku 2025, wybuduje stację wodorową przy ulicy Wysockiego. Te autobusy będą tam tankowane. Więc ponieważ wszystkich autobusów na co dzień po Wałbrzychu jeździ około 56-58, no to mniej więcej 1/3 tych autobusów będą autobusy wodorowe, czyli najbardziej nowoczesna forma ograniczenia emisji ruchu samochodowego, bo nie dość, że zachęca mieszkańców do pozostawienia samochodu w domu, ale również nie emituje żadnych zanieczyszczeń, bo to nie są silniki spalinowe, to są silniki elektryczne. Ta konsekwentna praca moich poprzedników, teraz administracji lokalnej obecnie, z udziałem oczywiście Rady Miasta, która przeznacza na to środki, te wszystkie działania przynoszą konkretny efekt. Wałbrzych nie jest praktycznie cytowany na żadnej już liście miast z poważnym problemem niskiej emisji, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Przekroczyliśmy na szczęście tą bardzo ważną granicę, poza którą jest już poprawa jakości powietrza, ale nie wydostawanie się z jakichś mrocznych, trudnych do zniesienia standardów niektórych miast w Polsce i w Europie, gdzie po prostu nie da się normalnie oddychać. Więc te wszystkie działania będziemy kontynuować. Mamy przygotowanych szereg projektów, które chcemy, żeby były finansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale prawdą jest, że program Czyste Powietrze i Czyste Mieszkanie dedykowany indywidualnym odbiorcom, a nie miastu, też przynosi konkretne efekty. Nie ma właściwie dnia, nie ma tygodnia, kiedy byśmy nie podpisywali, kiedy ja bym nie podpisywał kilkunastu, a nawet czasami kilkudziesięciu umów na likwidację pieców węglowych, czy też węglowego źródła ciepła w naszym mieście.